Gość Radia Płońsk. Janusz Popłyn-Głowski, program Gość Radia Płońsk. Dzisiaj na naszej antenie Robert Kędzierski z sekcji bokserskiej LKS Błękitni Racionusz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Jak nie trudno się domyślić, o boksie dzisiaj rozmawiać będziemy. Zacznijmy od historii, od wspomnień, od tego, kiedy w Raciążu sekcja bokserska w ogóle powstała. Czy tradycje bokserskie w Raciążu mamy dosyć bogate? Na początek na pewno warto wspomnieć o naszym dwukrotnym olimpijczyku, który pochodził z Raciąża, panie Bogdanie Gajdzie, który uczestniczył w dwóch igrzyskach olimpijskich w Montrealu i w Moskwie. Był też mistrzem Europy w 1977 roku. Wygrał turniej imienia Feliksa Sztama w 1978 roku. Więc to jest człowiek legenda z Raciąża. Wzorując się na jego bogatej biografii, postanowiliśmy stworzyć tutaj w Raciążu też sekcję bokserską. Oficjalnie ta sekcja bokserska została zarejestrowana 18 grudnia decyzją, uchwałą zarządu klubu LKS Błękitni Raciąż, ale ogólnie tradycje bokserskie mamy od 5 lat, czyli trenujemy już 5 lat w Raciążu. I to skłoniło nas właśnie do stworzenia tej sekcji bokserskiej. Sekcje czy grupy oczywiście są podzielone ze względu na wiek, także ze względu na poziom zaawansowania. Powiedzmy troszkę więcej o tych grupach. Tak, sekcja, która trenuje w tym momencie zawodnicza, jest to sekcja podzielona na 3 kategorie wiekowe. Są to młodzicy, kadeci i juniorzy. Aktualnie w sekcji mamy 25 osób. Poza tym są też podziały na grupy zaawansowania. Jest to grupa początkująca i grupa średnio zaawansowana, tak zwana amator u nas nazywająca się. Nie trenujecie pod okiem amatorów? Kto wziął się za szkolenie? Postaraliśmy się o naprawdę bardzo dobre nazwiska. Myślę, że chyba jedni z najlepszych trenerów w naszym regionie. No przede wszystkim trenuje u nas Marcin Brzeski, czyli 4-krotny mistrz Polski, oraz Mateusz Groszkowski, 2-krotny mistrz Mazowsza. Są to trenerzy drugiej klasy trenerskiej, którzy no mają dosyć bogate już doświadczenie i trenerskie, i zawodnicze. I myślę, że dla osób trenujących w sekcji jest to duży plus, że mogą trenować u takich wybitnych trenerów. Boks nie tylko dla panów jest, prawda? Na pewno 70% stanowią mężczyźni, ale mamy też bardzo fajną grupę kobiet, które trenują i powiem państwu, że są to bardzo ambitne osoby i gdyby czasami mężczyźni byli tacy ambitni, to myślę, że byśmy mieli kilku mistrzów może Europy, a może i świata w Raciążu. Czego uczy boks? Boks to nie tylko samo wyprowadzanie ciosów czy obrona, prawda? Przede wszystkim to chciałbym bardzo podkreślić, że dla mnie boks potrafi bardzo wpłynąć na pewność siebie osób, które trenują tą dyscyplinę sportu. Na pewno te osoby są bardziej zdecydowane, odważne w takich relacjach międzyludzkich. Czasami osoby wycofane potrafią naprawdę zmienić swoją postawę w ciągu 3-4 miesięcy, potrafią się komunikować z innymi osobami. No wiadomo, że też boks wpływa też na naszą tężyznę fizyczną, tak? Bo boks to nie tylko to, co widzimy w telewizji, walki bokserskie, ale przede wszystkim treningi, ciężkie treningi, które no, potrafią dać w kość, tak powiem kolokwialnie, ale no, są to treningi ogólnorozwojowe, czyli na każdą partię mięśni wpływające. I myślę, że na przykład dla kobiet, które trenują, to taką perspektywą docelową jest naprawdę poprawa sylwetki, tak? I to widać, naprawdę widać, że zmieniają się nasze kształty. I dla kobiet na przykład bardzo, bardzo dobre treningi na nogi, tak? Że widać, że tą postawę zupełnie inaczej zmieniają swój wygląd, tak? No i ta radość, widać, że bardzo fajna grupa się stworzyła u nas. Powiem, że jest około 70 osób trenujących w ogóle na hali, więc jeżeli chodzi o Raciąż, to w ogóle o nasz region, tak mi się wydaje, tak rozmawiam z różnymi osobami, to bardzo, bardzo dużo osób, tak. I ci ludzie naprawdę widać, że się zżyli ze sobą no i potrafią naprawdę fajnie trenować. W waszych sekcjach znajdziemy nie tylko mieszkańców Raciąża, także osoby z okolic.
Tak, mamy takie osoby, które dojeżdżają nawet z Płońska do nas na treningi. Z Babuszewa jest kilka osób, ale głównie tutaj z Raciąża i z gminy Raciąż. Dużo dzieciaków właśnie jest z gminy, na przykład tych najmłodszych adeptów tej sztuki bokserskiej pochodzi z gminy Raciąż. W tej chwili to treningi mamy 5 razy w tygodniu. Można powiedzieć, że możemy trenować codziennie. Jest to tak podzielone, że pan Marcin Brzeski prowadzi zajęcia z sekcją zawodniczą oraz sekcją senior. Kolejne 2 dni prowadzi pan Mateusz Groszkowski, wspólnie ze mną treningi, i piątek jest taki dla grupa początkująca, która tam chce sobie, powiedzmy, nie ma czasu w tygodniu, a na przykład piątek ma wolny i chce sobie przyjść potrenować. Nowy rok to także i u was nowe rozdanie i nowe treningi. Zaczynamy już nowy etap naszej działalności i zaczynamy trenować, tak jak mówiłem, 5 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu Marcin Brzeski sekcja, 2 razy Mateusz Łuszkowski, grupa średnio zaawansowana, i ja w piątki, grupa początkująca. Także zapraszamy na treningi do nas. W każdej chwili można dołączyć, to jest ważne. Nie ma tak, że ktoś przyjdzie, bo często ludzie zastanawiają się, kiedy mogę przyjść na ten trening. W każdym momencie przyjść. Ja też zaczynałem jako początkujący bokser i też poszedłem, też mi się wydawało, że nie dam rady, tak? Ale się okazuje, że szybko można to łączyć na odpowiedni poziom i każdy znajdzie czas i miejsce na tej hali u nas. Podane są na stronie facebookowej, głównie korzystamy z tego, na tej chwili najszybszy kanał komunikacji, jest tam też podany numer telefonu, do mnie kontaktowy. W najbliższym czasie myślę, że troszeczkę to się rozszerzy, ale na tą chwilę jest to grupa Boks Raciąż oraz strona internetowa, facebookowa, sekcja bokserska LKS Błękitni Raciąż. I tam można znaleźć wszelkie informacje dotyczące naszych treningów, które prowadzimy u nas. Robert Kędzierski z sekcji bokserskiej LKS Błękitni Raciąż gościł dzisiaj na antenie Radia Płońsk. Serdecznie dziękuję. No i przy okazji zachęcamy do treningów. Dziękuję pięknie, pozdrawiam i zapraszam do treningów. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.